O, to kolejny dzień z gry Crusader Kings 2, ja jestem Tyroszan, a to jest nasz Demetrius II, Stratego Pulus oraz Bizancjum i kontynuujemy naszą przygodę. Aby zniszczyć, zrekonstruować Imperium Rzymskie. Tak więc kontynuujemy, mogę sobie tutaj powybierać paru ludzi, którzy zostaną moimi kapłanami na przykład. Gdzieś jeszcze są ortodoksyjni ludzie. Tu chybaj. Armenia, właśnie. Armenia. Cały czas zmieniasz wiary. W każdym razie kontynuujemy. W poprzednim odcinku obiecałem, że zaatakujemy Abbasydów. I chcę zaatakować Abbasydów. To jest moja tutaj decyzja. Dlaczego Rada ma tutaj w ogóle cokolwiek do gadania? Tylko nie to. Głupia rada, trzeba się jej pozbyć. Oni jeszcze chcą więcej władzy. To głupi ludzie. W każdym razie, co ja tutaj chciałem zrobić? Chciałem sprawdzić to. Czego ja potrzebuję? Kracja, Apulia, Antiocha. Czyli Antiochę muszę zaatakować. Nawet nie musi być święta wojna, tak mi się wydaje. To wojna o Antiochę i tak zabierze tylko tę jedną prowincję, więc mogę zaatakować po prostu taki, w ten sposób okoliczni muzułmani się do niego nie dołączą. Skoro okoliczni muzułmani się do niego nie dołączą, będzie miał o wiele słabsze siły i o wiele łatwiej będzie można kontrolować Antiochę. Mógłbym w ogóle tutaj przejść od razu, więc nawet nie czekając. Właśnie, co ja tutaj miałem zrobić? Zbuduj tam zamek. Jak mogę zbudować tam zamek? Ojej, ale mi ciebie szkoda. Och, o, mogę zaatakować teraz Lombardię znowu. A, ale zabawnie. Właśnie, czy ty masz klejmy na Lombardię? Nie masz klejmów na Lombardię, myliłem się. Szkoda. Trudno. Ona ma słabe klejmy na Lombardię. Ona nawet nie ma mocnych roszczeń. Pewnie teraz jakby się drugi urodził, to by miałby słabe roszczenia. No trudno. Weźmy połowę tej armii i zaatakujmy Abbasydów. Wy jeszcze tutaj przyjdźcie z posiłkami, a tych Abbasydów tutaj powinniśmy ich pokonać bez większego problemu, tylko że no nie wyprzedzajcie resztę armii. Cholera. Lecz ona umarła. O mój Boże. Nawet nie dała mi klejmu, nie dała mi roszczeń. To zabawa. Babu, nie dałaś mi roszczeń. O nie. To potrzebuję kobiety, która będzie miała dużą wojskowość. Proszę bardzo. Już wszyscy szczęśliwi. O nie! Ochnął! Nie! Nie, jeszcze mi tutaj zginiesz. Nie! Dlaczego ty uczestniczysz w tej bitwie, co? O mój Boże! O nie! To na pomoc reszcie armii. Nie mam nawet... No nie! No, co wy sobie myślicie, że możecie mnie tutaj zaatakować? Nie, woli mi zdechnąć. Głodu, bo nie mam surowców. Gdzie moi dowódcy? Gdzie są wszyscy? Wszystko? Gdzie jest wszystko? W tym kraju nic nie ma, tylko pieniądze. Nic poza pieniędzmi w tym kraju nie ma.
Nie, nawet nie zauważyłem, kiedy zaatakowaliście, ale wygramy tą bitwę i tak, bo przychodzimy z posiłkami. Uwaga, uwaga. Jest. Fanatycyzm. Fanatyczny Demetrios. No, tutaj więc atakujemy te 9000. Bo tak zginąłeś. Ale uda nam się. Na pewno. Tak. Dobrze. Może to spore straty z powodu właśnie generała, który zmarł w trakcie bitwy, ale jest dobrze. No, jeszcze przybywają ich posiłki, to jeszcze więcej muzułmanów zginie. Ale fajnie. No i mamy 100%. Genialnie. Po prostu lepiej być nie mogło. Mamy już w tym momencie Antiochę. Jak wynajmniej baran się. Mam 15 tysięcy w tym momencie, oni mają 7. Super. Chyba. Infekcja. To nie infekcja, pomóż mi. Pomocny. Czego nie chcesz mi pomóc? Ja zaraz umrę. Nie. On zaraz umrze. Nie on, wydaj mi jak najwięcej kasy zanim umrze. To już nic nie mogę budować. Wszystko zostało zbudowane. 2000 dni. Nie, on zaraz umrze. Dlaczego? Ja nie chcę, żeby mój Basileus umierał. Jest. Tu jest nawet Basileus Demetrios II Wielki. I co? I umrze po ilu latach rządzenia? Chcesz mi powiedzieć, że on umrze po latach rządzenia ilu? Po 14. Dobra. Dobra. Jednak nie jest tak źle. Jednak nie jest tak źle, ale dużo tych lat spędził. 9 lat spędził jako dziecko. Kolejny. Jaka to moja ciotka jest. Bigon hot. Bigon hot. Co z tobą jest nie tak? Masz już tyle dzieci. Znaczy. Tak nie wiadomo. Co z twoimi dziećmi? Coś budujemy. Nawet nie wiem co. Wydaje dużą ilość pieniędzy. Coś budujemy. O mój Boże. 2000 złota. Nie potrzebuję budować. No co tu jest nie tak? Ile złota? Ja jestem tak dobry, że nawet Bizancjum potrafię doprowadzić do kryzysu pieniężnego. O mój Boże. Ze mną to nawet Bizancjum bankrutuje. O, o co nie. A jasne, jeszcze więcej. O, dziękuję, 80 zł. 50 prestiżu. Coś odbyliśmy od Armenii, nawet nie wiem kiedy. Epirus. Paulicjanie.
w tym Historical Immersion Project, to oni są bardzo fajnie rozbudowani. Ale tutaj są słabi, więc... Ty dostaniesz Epirus. Masz Epirus. Jedziesz. Co z tego, że to nawet nie jest cały Epirus, ale masz Epirus. Dobra, zaraz wyjdziemy. Z pieniędzmi. Wreszcie na prostą. Co jest z tą infekcją nie tak? Dlaczego nie możesz mi pomóc? Nie możesz mi pomóc, mój nadworny lekarzu. Powiedz mi, mój lekarzu, dlaczego nie możesz mi pomóc? No, dobra, wyszliśmy na plus. Ha. Zbudowaliśmy wielką wieżę. Spoko. Zawsze więcej opinii od was, Hali, się przydaje. Konstancja, nie, tylko nie to. A jak to może się oddzielić? Nie interesuje mnie w sumie to w ogóle. Ktoś chce mnie znowu zabić, a ja już mam infekcję. Wy chcecie mnie jeszcze zabić? Co za ludzie są w tym kraju? Kto chce mnie zabić? Wy gadacie. Jeszcze nie odkryłem tego w spisku. No świetnie. Nie, mam pieniądze, nie potrzebuję więcej. A jasne. A, ja, dobra, myślałem, że ty jesteś. Zróbmy coś śmiesznego. Wow, co to jest? Boys will be boys. Zostawcie, co z tego, że pobili paru ludzi, zniszczyli mienie publiczne, czy nawet prywatne. Zostawcie ich. Co sobie myślisz? Zostaw ich w spokoju. O, to są ich zwyczaje, tak? Brawo. Zrobiłeś Ridvan. Używamy takich od setek lat. Ten jest opancerzony. Co z tego? Istria. Ja potrzebuję Istrię. Być może. Być może. Czego ja potrzebuję? Stworzenia. Może to na przykład. Aleksandrię wciąż potrzebuje i Rzym. O mój Boże. Spójrzmy na to. Aleksandria akurat jest. Aleksandria akurat robi rewolucję. Jak pięknie. Jakie to jest liczne, jakie to jest piękne. Ja. To jest idealny moment na zaatakowanie ich. Lepszego momentu nie mogło być. Zbierzmy się w Konstantynopolu, stąd wyruszymy na łodziach. Tak, wy przejdźcie tu. Nie. To jest cała Aleksandria, która się buntuje? Tak! Ale super! Mogę podbić Aleksandrię bez walczenia z Egiptem. Ale to jest dobre. Dobra, nie, wezmę tę galerię, jak już wszyscy się zbiorą. Bo będę ich szukał pół godziny. No, znowu pokonałem wyścigu Rydwanu. Gościa. Wszystko się układa. Wow. Pięknie. Ty zgiń.
Już się nie zżyj, zasłużyłeś na to. Chyba, nie wiem, może. Dlaczego wy się nie ruszacie? Chodźcie tu. Już za zbieg okoliczności, akurat mam tutaj 15 tysięcy wojska tuż obok mnie. Tuż obok ciebie. Bo w prowincji, którą zdecydowałeś się zaatakować. Możliwe, że 160 ludzi nie poradziło sobie ze zdezorganizowanymi jakimiś nomadami, czy kimś takim. Wy w sumie tutaj mi nie jesteście potrzebni. 700 ludzi nie zrobi różnicy w tej wojnie. Chyba teraz musimy zebrać wszystko w Konstantynopolu. Jeden statek. Bastille Łysie, jesteśmy w stanie zaoferować ci jeden statek. Tak bardzo cię lubimy. Mały jeden statek. Mówię tylko 150 statków tutaj. Nie potrzebuję tylu. Powiedziałem, że nie potrzebuję tylu. 216 mam. Więcej statków niż jestem w stanie wystawić wojsk. Zabawnie. Bym tak podzielił to wojsko na dwie części. Okej. Okay. A, na imię was. 3000 zawsze się przyda. Tylko z jaką armią się teraz połączycie? O tak, dobra, działa. Jasne, atakujemy Egipt. O nie! Tu lądujecie na mojej ziemi. Wylądujcie tutaj. Cześć. Wylądowali sobie, zabili wszystkich. Cześć. Nie, dlaczego podzieliłem was na pół? Bo nie cel był taki, żeby zebrać z Sycylii... Kipru i z Krety ludzi, ale no nie wyszło. Trudno, lądujemy. Bizantyjski D-Day. Tak tylko trochę... Tylko trochę się obszar świata zmienił. Ale wszystko jest tak samo. Bierzemy Aleksandrię w swoje ręce. Od razu wbijamy, zabijamy wszystkich. Nikt nie może przetrwać. Nikt nie przetrwa. Jak wygląda ich wojna? 55%, to jeszcze jest dobrze. Musimy się śpieszyć, bo zaraz on może podbić. Możliwe całkiem, że jak on zdobędzie całą tą prowincję, to już się zakończy. No to było... No... Straszne. No już wojownikiem. Dobra, udało się. Mamy Aleksandrię. Niesamowite. Ja zaraz będę mógł zakończyć schizmę. Potrzebuję Rzymu. Completely controls Prince Bishopric of Roma. A to już te trzy prowincje będę musiał potrzebuję. Więc zacznij może już fabrykować roszczenia na Rzym. Pora pójść na wojnę z papieżem.
ty zajmij się konwertowaniem tych ludzi tutaj. Świetnie. To teraz zostanie ty. 22. Ty zostaniesz lordem Aleksandrii. Nie, muszę najpierw ją uzurpować. Cholera. Nie. Muszę ją stworzyć. Dobra. Ten tytuł. Tak więc ty zostaniesz... Gdzie ty jesteś? To nie jesteś ty. Też nie ty. Dobra, byłeś idealnym człowiekiem. A nie, to nawet nie mój dwór. No, tak, ty... Zostaniesz władcą Aleksandrii. Ciesz się. Za dużo wasali. Możliwe, że jest tutaj jakiś taki wasal, który jest tu mały. Na przykład tutaj, ty. Neapolis. Mógłbym ten Neapolis... Po prostu... O, dać Goethe. I tyle. Oj, teraz ile mam? 33%. To nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Ale co tu się dzieje? Jakaś wojna domowa. Więc udało się. Mamy Aleksandrię. Już coraz bardziej się zbliżamy naprawdę do i zakończenia schizmy. I do stworzenia Imperium. Tak mi się wydaje, że to jest tak, że jak skończymy schizmę, to katolicyzm staje się herezją. I wtedy będziemy mogli walczyć święte wojny z katolikami. Zdobywając po kolei Poleto, Ancone, Friuli. Nieważne. Nie wiem, jak to się to czyta. W każdym razie ja byłem tryszon. Subskrybujcie ten kanał i anglojęzyczny. Drugi będzie w opisie. Cześć.